Cześć, witam Was serdecznie na kanale Perfumolog. Dawno nie było zdjęć z Waszymi kolekcjami, dlatego też dzisiaj chciałbym Wam pokazać kolejny odcinek o takiej właśnie tematyce. Oczywiście w ramach przypomnienia polecam sklep zapachniści.com.pl, który to w szczególności docenią wszystkie osoby, które lubią poznawać nowe zapachy. Perfumeria ta oprócz pełnowartościowych flakonów oferuje także dekanty, a także niepełne flakony perfum. Dodatkowo, jeżeli skorzystacie z kodu rabatowego o treści Perfumolog, możecie liczyć na rabat. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie pod filmem. A teraz już nie przedłużając, przejdźmy do Waszych perfumowych zbiorów i oczywiście zaczniemy od zdjęcia numer 1. Chyba możemy założyć, że właściciel jest fanem linii One Million. Laki, perfumy już wycofane, ale z tego co pamiętam, był to chyba najbardziej młodzieżowy flanker spośród wszystkich tych zapachów. Oud Lemon Mint, perfumy, które posiadam w swojej kolekcji, bardzo fajne kremowe cytrusy. Jeżeli jesteście ciekawi, jak te perfumy pachną, to odsyłam Was do mojej recenzji. Jest tutaj także nieśmiertelny Savage, tym razem w koncentracji EDP, a także moim zdaniem najlepszy zapach z linii Lumal, czyli Le Parfum, zapach świetnie przystosowany do dzisiejszych czasów, który jednoznacznie nawiązuje do klasyka, ale jest bardziej nowoczesny. Bardzo fajne kardamonowe perfumy, jeżeli nie znacie, to polecam. Na zdjęciu widzę również perfumy, o których raczej nie mówiłem na kanale, a które bardzo lubię i uważam nawet za niedoceniane. Chodzi mi oczywiście o Bad Boya w wersji Le Parfum. Fajne, korzenne perfumy z lekkim, skórzanym twistem. Niektórym te perfumy kojarzą się z pewną zieloną rośliną i oczywiście mówię w taki sposób tylko dlatego, że YouTube jest uczulony na niektóre słowa. Natomiast zapach ten naprawdę uważam za dobry. No i mainstreamowa klasyka w postaci Rosa, ale także perfum Guerlain L'Homme Ideal EDP. Nie wiem jak Wy, napiszcie w komentarzach. Ja uważam, że poprzedni wygląd flakonów tej serii chyba wyglądał fajniej, podobały mi się one bardziej. Fajna mainstreamowa kolekcja, złożona raczej ze słodkich perfum. Chyba jedynym typowym świeżakiem jest tutaj CK One Summer. Ja rekomendowałbym być może dokupienie jakiegoś typowego świeżaka. Mimo wszystko uważam, że kolekcja jest naprawdę fajna. Zdjęcie numer 2 i na pierwszym planie widzimy totalną klasykę w postaci Szarego Bossa. Perfumy, które kiedyś były szalenie popularne i niestety przez to też masowo podrabiane. Ale powiem Wam, że nawet po tylu latach obecności na rynku ja nadal uważam, że jest to atrakcyjny zapach. Zapach, który zapada w pamięć, bo to połączenie cynamonu z jabłkiem, które daje efekt szarlotki, jest czymś naprawdę wartym uwagi. Oprócz tego świeżak z serii, którą bardzo lubię i mam tutaj na myśli serię Azzaro Chrome, w tym przypadku Pure, czyli typowe świeże pachnidło z akcentami białokwiatowymi. Widzimy również Davidoff Zino i tutaj już mówimy o perfumach znacznie bardziej wymagających, o perfumach, które zostaną docenione raczej przez fanów klasyki, męskiej klasyki w perfumiarstwie. Niektóre osoby mogłyby uznać, że jest to zapach zbyt oldschoolowy, natomiast ja uważam, że jest to naprawdę świetna kompozycja. I jeszcze w ramach ciekawostki chciałbym Wam tylko powiedzieć, że znajdują się tutaj perfumy, które są jednymi z ulubionych Corneli, którą często mogliście zobaczyć na moim kanale, a mianowicie Eternity. Być może nie jest to duża kolekcja, ale bardzo przyjemna, gratuluję. Zdjęcie numer 3 i tutaj również widzimy perfumy z linii Azzaro Chrome, ale tym razem jest to Aqua i ja te perfumy już kilka razy polecałem na swoim kanale. Moim zdaniem jest to najlepszy flanker z tejże właśnie serii. Oprócz tego w oczy rzuca się od razu zapach, który niestety na nasze nieszczęście został wycofany, a uważam, że były to jedne z lepszych perfum typowo jesienno-zimowych, jeżeli mówimy o mainstreamie i mam tutaj na myśli Armani Code Absolu. Przepiękny zapach z bardzo gładką tonką w towarzystwie skóry, zamszu. Świetny, świetny zapach. Wiecie co, jest tutaj również pachnidło, które już nie jest tak popularne jak kiedyś, a które uważam za naprawdę udane i mam na myśli Givenchy Play Intense.
dla wszystkich fanów jesienno-zimowych otulaczy o kawowym klimacie. Jeżeli lubicie Rochas Men, to jestem pewien, że te perfumy również przypadłyby Wam do gustu. I jeszcze chciałbym się odnieść do Nautiki. Kiedyś polecałem ten zapach jako fajne, świeże perfumy za niewygórowaną cenę. I z tego co zauważyłem, widzowie podzielili się na dwie grupy. Jedni stwierdzili, że faktycznie są to fajne, świeże perfumy, taki właśnie typowo letni psikacz. Natomiast druga część uważała, że jest to tak syntetyczny zapach, że lepiej kupić coś innego. I wiecie co? Powiem wam, że faktycznie w tej cenie być może można byłoby znaleźć coś mniej syntetycznego, coś bardziej przyjemnego, ale musicie pamiętać, że te perfumy mocno podrożały. One były znacznie tańsze i wydaje mi się, że w tej cenie ciężko było znaleźć coś równie radosnego, coś co można byłoby z taką przyjemnością używać latem. Nawet dzisiaj, pomimo tego, że one troszeczkę podrożały, dla mnie nadal jest to całkiem fajny świeżak. Podoba mi się Twoja kolekcja i bardzo chętnie przygarnąłbym do swojego zbioru nieprodukowane już Armani Code Absolue, o którym opowiadałem wcześniej. Gratuluję. Następna kolekcja bardzo mi się podoba i już Wam mówię dlaczego. Dlatego, że jest tutaj naprawdę sporo świetnej jakościowo niszy, ale nie jest to nisza oklepana, nie są to niszowe bestsellery pokroju Aventusa czy Baccarata. Widzimy tutaj chociażby w pierwszym rzędzie 8&Bob, którego niestety nie znam, ale jeżeli śledzicie mój kanał na bieżąco, to pewnie wiecie, że klasyczne perfumy 8&Bob należą do moich ulubionych. Z całą pewnością jest to moje top 3 i mam w planach w najbliższej przyszłości poznać więcej perfum tego właśnie producenta. Obok Lorenzo Pazzaglia Black Sea, czyli perfumy o klimacie totalnie marynistycznym, zapach ten zostanie w szczególności doceniony przez wszystkich, którzy wymagają ogromnych parametrów od perfum. Zarówno projekcja, jak i trwałość są tutaj mordercze. Zresztą całkiem niedawno nagrałem o tych perfumach recenzję. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do kliknięcia w link powyżej. Pierwszy rząd to także gratka dla wszystkich kolekcjonerów perfum i mam tutaj na myśli Midnight in Paris, czyli perfumy, które ja określiłbym, to znaczy być może nie perfumy, ale flakon. Chodzi mi o flakon. Jest to chyba najpiękniejszy flakon w mainstreamie, jaki kiedykolwiek widziałem. Zapach ten również jest atrakcyjny. Jest to coś, co ja opisałbym jako pudrowo-skórzany zapach, który przypomina nieco wycofane także już Bulgari Black. Świetne perfumy, niestety od bardzo dawna poszukiwane. Ciężko zdobyć flakon, dlatego też gratuluję. Parfum z De Marli, które widzimy na zdjęciu, to chyba Herod, czyli jedne z lepszych perfum tytoniowych w mojej opinii. Dwa flakony, Amouage, między innymi Sunshine Man, czyli perfumy o dość mylącej nazwie. Co prawda ja używałem ich latem, ale raczej podczas chłodniejszych wieczorów, bo pomimo tego, że są to perfumy typowo aromatyczne, to naprawdę dużo tutaj nut typowo ciepłych, powiedziałbym nawet słodkich czy alkoholowych, nie nadają się na upalne lato, co mogłaby sugerować nazwa, ale już jako perfumy typowo jesienno-zimowe albo na letnie wieczory, które raczej są chłodniejsze, świetne, dobre jakościowo perfumy. Drugi zapach marki Amouage to perfumy typowo fiołkowe, jednoznacznie męskie, ale ja chciałbym się skupić na pachnidle marki Creed. Pachnidle, o którym nie mówi się zbyt dużo, a moim zdaniem są to jedne z najlepszych perfum kokosowych dostępnych na rynku i mam tutaj na myśli Virgin Island Water. Wiecie, z kokosem często jest tak, że jest podany w sposób syntetyczny, słodki, a tutaj mamy do czynienia z kokosem w towarzystwie bergamotki. Pachnie to niesamowicie orzeźwiająco, niczym drink. Perfumy te kojarzą mi się z tropikalnymi wakacjami. Przepiękna kolekcja, gratuluję. Widać, że właściciel ma wyrobiony gust i nie kupuje perfum randomowo. Świetna kolekcja. Kolejne zdjęcie i moją uwagę od razu przykuły perfumy Tom Ford Oud Oud, czyli w moim mniemaniu jedne z najlepszych perfum typowo drzewnych.
dostępnych na rynku, niestety na mojej skórze trochę nietrwałe. To znaczy być może inaczej, nie tyle nietrwałe, co słabo projektujące. Życzyłbym sobie lepszej projekcji, natomiast kompozycyjnie moim zdaniem jest to arcydzieło. Poniżej nietypowe perfumy męskie, nietypowe, bo różane. I oczywiście mam tutaj na myśli ten fikuśny flakon od Moschino, perfumy o nazwie Toy Boy. Dior Homme to perfumy, które cenię bardzo wysoko. Uważam, że jest to naprawdę dobre pachnidło i pamiętam, jak po premierze ludzie mieszali ten zapach z błotem, ponieważ w niczym nie przypominał poprzedniego Dior Homme. Jest to zapach pozbawiony irysa i chyba stąd ten lament wszystkich fanów serii Dior Homme. Natomiast uważam, że są to przegenialne perfumy uniwersalne dla ludzi, którzy nie chcą perfum, które projektują na kilometr. Jest to zapach głównie drzewny z ogromną ilością ISO i Super. Bardzo przyjemny aromat, moim zdaniem jedne z najlepszych perfum uniwersalnych. Prawy górny róg to Terre d'Hermès, czyli totalna klasyka, którą wysoko cenię. I tak przeglądając wasze kolekcje stwierdzam, że jest to chyba najbardziej lubiany przez was zapach. Bardzo często się powtarza na waszych zdjęciach i na dole m.in. Tom Ford Ombre Leather, czyli dla mnie jedne z najlepszych perfum typowo skórzanych, jakie możemy kupić na rynku. Nieduża, ale bardzo przyjemna kolekcja, gratuluję. Kolejne zdjęcie jest bardzo ciekawe. Dlatego, że z jednej strony mamy tutaj kilka unikatów, białych kruków niemożliwych wręcz dzisiaj do kupienia, ale także znajduje się tutaj męska klasyka, perfumy, które powstały dość dawno, ale nawet dzisiaj pachną wyśmienicie. Zaczniemy sobie od dwóch Muglerów. Pierwszy, na którym chciałbym się skupić, to Ultra Zest i moim zdaniem są to jedne z najpiękniejszych, z najciekawszych perfum typowo pomarańczowych, bo wyobraźcie sobie zapach typowo cytrusowy, pomarańczowy, w którym jednocześnie bardzo wyraźnie czuć imbir, miętę, cynamon, kawę, paczulę, wanilię. Zapach niesamowicie złożony, moim zdaniem jeden z najlepszych, o ile nie najlepszych męskich Muglerów. Drugi Mugler to Pure Malt i przy tych perfumach chciałbym się na chwilkę zatrzymać. Ze względu na to, że z chwilą, kiedy te perfumy zostały zaprezentowane światu, kiedy miała miejsce ich premiera, zapach ten osiągnął ogromny sukces ze względu na kampanię reklamową, ze względu na marketing, jaki towarzyszył powstaniu tych perfum. Producent utrzymywał, że jest to zapach whisky, a perfumy leżakowały w dębowych beczkach. I oczywiście jest to bzdura, marketingowy bełkot. Natomiast popularność tych perfum świetnie dowodzi na to, jak ważna jest kampania reklamowa. Dla mnie jest to zapach, który faktycznie delikatnie może kojarzyć się ze słodem, natomiast dla mnie jest to bardziej miks suszonych owoców, a także słodkich nut, wanilii. Nie jest to w moim mniemaniu realistyczny zapach whisky, chociaż faktycznie trzeba przyznać, że nie jest to zły zapach. Lusardi Scent of Gold to perfumy, o których chciałem nagrać całą recenzję, bo uważam, że jest to świetny zapach tytoniowy, który genialnie wręcz sprawdziłby się na nadchodzące miesiące. Niestety nie zauważyłem, że w międzyczasie perfumy te zostały wycofane. Przepiękny, korzenno-tytoniowy zapach, no ale na szczęście Lusardi Riflesso to perfumy, które nadal są dostępne. Jeżeli lubicie klimaty La Nuit de l'Homme, to jest to bardzo podobnie skomponowany zapach z kardamonem, który moim zdaniem jest nawet lepszy od La Nuit de l'Homme, ponieważ kompozycja jest ciekawsza, a poza tym perfumy te są znacznie trwalsze. Na zdjęciu widzimy kilka nowoczesnych pachnideł pokroju Savage'a, ale jednak trzon kolekcji stanowią perfumy, które jednoznacznie możemy opisać jako męską klasykę. Również Wody Kolońskie w nieco starszym wydaniu. Jest nawet nasza rodzima Przemysławka, perfumy za grosze, które fajnie sprawdzają się podczas upalnego lata. To, co mi się podoba, to to, że pomimo tego, iż perfumy te miały swoją premierę bardzo dawno, niektóre z tych zapachów, to są to perfumy moim zdaniem ponadczasowe i które świetnie pachną. I jako wzór takich perfum ja chciałbym wymienić chociażby CK Obsession For Men. Dla mnie wzór perfum korzennych, przyprawowych, które pomimo tego, że powstały bardzo dawno, bo w latach 80., nie pamiętam dokładnie w którym roku, ale jest to starszy zapach ode mnie. Pomimo tego ten zapach nadal robi wrażenie, pomimo
pomimo swojej niskiej ceny. Polecam, jeżeli jeszcze ich nie znacie, przepiękny zapach i wzór pachnidła, które pomimo upływu lat nadal pachnie świetnie, ale takich perfum jest tutaj więcej. Gratuluję kolekcji, mamy podobny gust, kilka z tych pachnideł posiadam w swojej kolekcji, świetna kolekcja. Kolejne zdjęcie i widzimy m.in. niezobowiązującego świeżaka, który w niczym nie przypomina swojego protoplasty, czyli Job Go. Przyjemny zapach, owocowo-zielony, niestety na mojej skórze dość nietrwały. Jest tutaj również mainstreamowa perełka, perfumy, które zasługują na znacznie większą uwagę, Armani, które pachnie cedrem, herbatą, ale także kardamonem. Przepiękne pachnidło, jeżeli jeszcze ich nie znacie, to polecam. Moim zdaniem są to jedne z lepszych mainstreamowych perfum, jakie można kupić. Prada L'Homme to z kolei perfumy, które świetnie sprawdzą się dla kogoś, kto chciałby używać tylko jednych perfum na wszystkie okazje. Dla mnie wzór perfum uniwersalnych, jeżeli oczywiście tylko lubicie irysa w perfumach. I jeszcze powiem wam, że rzadko zdarza mi się zużyć dwa flakony tych samych perfum, a właśnie Prady zużyłem dwie i nadal twierdzę, że są to świetne perfumy, nie znudziły mi się. Ja używam ich głównie do pracy, ale tak jak powiedziałem, jest to ultra uniwersalny zapach i jest tutaj także Versace Eros, tym razem w koncentracji EDP. Fajna mainstreamowa kolekcja, gratuluję. Posiadając niewiele perfum, można mieć zapachy na każdą okazję. Fajna kolekcja. Kolejna kolekcja, ja jestem trochę skonfundowany. Co jest nie tak z tym zdjęciem? Dwa pierwsze flakony. Nie wiem, czy macie takie samo wrażenie jak ja, ale one trochę do siebie nie pasują. No bo Davidoff Zino to perfumowa klasyka, perfumy bardzo wymagające dla poważnego faceta, a Paco Rabanne Phantom... Nie chcę być niemiły, mam nadzieję, że właściciel się na mnie nie obrazi, ale jest to chyba jeden z gorszych zapachów, jakie wąchałem podczas, no nie wiem, na przestrzeni 5 lat. Zapach totalnie młodzieżowy, niezobowiązujący, ale nie to jest jego największą wadą. On jest po prostu masakrycznie syntetyczny. Natomiast ja nie potrafię obiektywnie ocenić tych perfum, no bo ja niestety nie jestem fanem tej marki, jeżeli chodzi o perfumy. Trochę dziwnie wygląda Zino obok Fantoma, natomiast oczywiście każdy nosi to, co lubi. Dior Homme to perfumy, które już dzisiaj się pojawiły na jednej z poprzednich kolekcji, ale tak sobie teraz myślę, że ja na tyle lubię zapach ISO i Super i na tyle uwielbiam te perfumy jako pachnidło uniwersalne, że chyba zapoluję na swoją flaszkę. No i jeszcze widzimy na końcu świeżaka w postaci Lacoste. Są to perfumy cytrusowe, nieco kremowe, do których mam ogromny sentyment, bo kiedyś miałem swój flakon. Fajny świeżak, niestety parametry na mnie nie najlepsze. Gratuluję niewielkiej, ale bardzo ciekawej kolekcji. Kolejne zdjęcie i ogromny plus za to, jak w ogóle ta fotografia wygląda. Bardzo przyjemnie omawia się kolekcję, gdzie widzę, że ktoś troszeczkę chociaż wysilił się, aby zdjęcie było estetyczne. Bardzo fajna fotka. Chciałbym zwrócić uwagę na serię Chanel Allure Homme, którą omawiałem tydzień temu. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to proponuję kliknąć w link powyżej. Wiecie co? Perfumy, które tutaj się znajdują, przekonały mnie, że perfumy, zanim je ocenimy, powinniśmy gruntownie testować. Chanel Allure Homme Sport w wersji Cologne. Testowałem je bardzo dawno i zakwalifikowałem jako ładne, ale bez szału. Natomiast ostatnio odkryłem te perfumy na nowo i obecnie jest to chyba najczęściej używany przeze mnie zapach. Noszone kilka dni pod rząd pokazały całe swoje piękno, a ja w końcu doceniłem tę kompozycję. Są to przepiękne, naturalne cytrusy, początkowo podobne do Dior Homme Cologne, natomiast później zapach ten jest znacznie ciekawszy od perfum Diora. Świetny cytrusowy zapach. Allure Homme Edition Blanche, równie świetny zapach w klimacie cytrusowym, ale perfumy te posiadają również niesłodką wanilię, która sprawia, że perfumy te pachną jak ciasto limonkowe. Obok Armani Eau de Cedre, już o nich mówiłem, perełka w świecie mainstreamu, Montblanc Explorer, czyli klimaty Aventusa, ale mamy tutaj znacznie więcej skóry, fajne, uniwersalne perfumy, po które bardzo często sięgam. Widzę tutaj jeszcze jedną perełkę,
a mianowicie Laura Biagiotti Romamor. Kiedyś polecałem te perfumy jako niedrogie, a bardzo dobre. Jeżeli lubicie klimaty Riflesso albo La Nuit de l'Homme, to z pewnością polubicie się z tymi perfumami. Fajny zapach za stosunkowo przyzwoitą cenę, a Infrared w wersji Eau de Parfum to moim zdaniem jedna z lepszych tegorocznych mainstreamowych premier. Przepiękne zdjęcie, świetna kolekcja, gratuluję. I czas na ostatnią już dzisiaj kolekcję. Moim ulubionym pachnidłem tutaj jest oczywiście L'Odyssée Pour Homme, czyli jak dla mnie najlepsze perfumy letnie ever. Dość szorstkie cytrusy wraz z kwiatami wodnymi. Jest tutaj również bardzo popularny kiedyś Rasas i Hałas, czyli zapach, który był traktowany jako alternatywa dla Paco Rabanne Invictus Aqua. Versace Pour Homme to z kolei ulubione perfumy mojego taty. Fajny, uniwersalny świeżak ze sporą ilością piżma. Są tutaj również perfumy, do których mam duży sentyment przez to, ponieważ były to jedne z pierwszych perfum, jakie kiedykolwiek poznałem. Carolina Herrera 212. Perfumy, które zawsze kojarzyły mi się ze świeżo ściętą trawą. Do dzisiaj bardzo lubię te perfumy. Dzisiaj już nie są tak popularne jak kiedyś. Dwa pierwsze flakony to typowe słodziaki. Gratuluję, niewielka, ale bardzo fajna kolekcja. I takim oto sposobem pokazałem już wszystkie zdjęcia w ramach zabawy Pokaż swoją kolekcję. Jeżeli jakieś się tutaj nie znalazły, to raczej z tego powodu, że zdjęcie było nieczytelne, zbyt niechlujnie zrobione. Wiecie co, chciałbym wrócić do takiej zabawy, żebyście dalej pokazywali swoje kolekcje, ale w nieco zmienionym formacie. Chodzi mi o to, że ja oczywiście mogę pokazywać wszystkie kolekcje jak leci, natomiast wydaje mi się, że takie filmy w nieskończoność, gdzie dużo tych zapachów przede wszystkim się powtarza, być może sprawi, że niektórzy poczują się znużeni, dlatego też muszę się zastanowić, jak zmodyfikować właśnie to pokazywanie kolekcji. Przemyślę to i dam wam znać. Dziękuję wam za uwagę, widzimy się za tydzień, do zobaczenia, cześć!